najdostojniejszy księżarcy biskupie oraz czcigodnymi konfratrami, najprzywilegniejsza matka generalna sióstr sercanek wraz ze współsiostrami, wszyscy szanowni słuchacze. Świętość księdza Józefa Sebastiana Pelczara w duszpasterskiej codzienności Sambora i Wojutycz, emanacja na pokolenia. Wraz z całym Kościołem Łacińskim w trwającym okresie paschalnym adorujemy naszego zmartwychwstałego Pana. Świadomie radosnego wymiaru naszej wiary, a zarazem ufni w moc żyjącego Jezusa, ponownie oznajmiamy, że wierzymy w Pana życia i śmierci, Pana czasu i historii. Zwycięski Jezus idzie przez wieki, przechodzi z pokolenia na pokolenie, własną krwią znaczy drogę zbawienia. Podąża jak dobry pasterz, który nigdy nie był i nie będzie najemnikiem, bo za swoje owce oddał życie. Idzie w swoim Kościele i poprzez Kościół, który nabył własną krwią swoją. Jak wiemy, na Jezusową drogę zbawienia wpierw zostali powołani apostołowie. Później w trosce o Kościół ich kontynuatorami zostali biskupi. I tak przez całe wieki, aby uskuteczniać trwające w ludziach dzieło zbawienia, Bóg powołuje swoich pasterzy odpowiedzialnych za dusze ludzkie. W połowie XIX wieku dla zapewnienia trwałości dzieła Chrystusa został powołany młody Józef Sebastian Pelczar, urodzony 17 stycznia 1842 roku w Korczynie, niedaleko Krosna. Żył 82 lata. Biskupem był przez 25 lat, w tym rok biskupem pomocniczym, a 24 lata biskupem diecezjalnym w Przemyślu. Jego pontyfikat przypadł w trudnym okresie, kiedy niestabilność polityczna utrudniała życie ówczesnego Kościoła. Komemorowany biskup przemyski, jak podają kroniki, jednoznacznie utożsamił się z chrystusowym zadaniem do tego stopnia, że nie posiadał w życiu żadnych innych priorytetów oprócz tych ewangelicznych, które widzialnie ustalił w dniu jego śmierci 28 marca 1924 roku. Przeżywane w obecnym 2024 roku stulecie śmierci świętego pasterza jest dogodną okazją, by przywołać w pamięci jego dwukrotne duszpasterzowanie w charakterze wikarego tu w parafii w Samborze oraz w pobliskich Wojutyczach. Taki jest też cel niniejszego przedłożenia – ukazać samborsko-wojutycki etap życia i posługi młodego duchownego Józefa Sebastiana Pelczara w perspektywie jego dojrzewania do pełni świętości. Zasadniczą pomocą dla realizacji wspomnianego celu posłużą przede wszystkim osobiste zapiski świętego dotyczące omawianego okresu jego posługi. W tym miejscu dziękuję też za uprzywilejowane powierzenie mi wygłoszenia niniejszego referatu. Punkt pierwszy. Pierwsze posłanie neopresbitera. Diakon Pelczar przyjął święcenia kaplańskie wraz z 8 kolegami 17 lipca 1864 roku z rąk ówczesnego biskupa przemyskiego Antoniego Monastyrskiego, jednego z ojców Soboru Watykańskiego I, który jako wyróżniający się lwowski duchowny objął biskupstwo przemyskie zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Biskup Pelczar pisał o nim po latach, że był to człowiek dobry, ale bez wybitnych zdolności i bez większej energii, a do tego już spracowany. Pierwsze kapłańskie posłanie neopresbiter Pelczar otrzymał do parafii w Samborze, wówczas miasta obwodowego.
Rozległy dekanat samborski znajdował się na południowym wschodzie ówczesnej diecezji przemyskiej i był na styku z archidiecezją lwowską. Jeszcze na przełomie XIV i XV wieku toczył się spór między arcybiskupem Jakubem Strzemię a przemyskim biskupem Maciejem o przynależność samborszczyzny. Z polecenia papieża Bonifacego IX kontrowersję w 1398 roku rozstrzygnął biskup krakowski Piotr Wyż, przyznając sporny teren Przemyślowi. Ustalone wtedy granice prawie bez zmian przetrwały do 1772 roku. Arcybiskup Strzemię został ogłoszony błogosławionym w 1790 roku i dwa wieki później, już z wieczności, przechylił szalę sporu na własną korzyść, gdyż w 1991 roku sporna część terytorium została wchłonięta przez archidiecezję lwowską. W parafii, w której miał posługiwać przemyski neoprezbiter, znajdował się kościół pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela. W tym czasie był on już odnowiony po pożarze z 1846 roku. Ówczesny proboszcz samborski, ksiądz Jan Paweł Jedliński, był już człowiekiem leciwym, liczył bowiem 74 lata. Jego posługę wspomagali trzej wikariusze. Oprócz nowo mianowanego księdza Pelczara byli to ksiądz Józef Gruszyński, późniejszy proboszcz w pobliskich Strzałkowicach oraz ksiądz Stanisław Kloczkowski, z czasem mianowany proboszczem w Dynowie. Obu kooperatorów ksiądz Pelczar scharakteryzował jako gorliwych i serdecznych kapłanów, dodając przy tym, że współpraca z nimi była jak najlepsza. Parafia w Samborze była placówką i liczebną, i rozległą terytorialnie. Oprócz terenu miasta liczyła również kilkanaście okolicznych wsi. Ilość parafian szacowano na 12 tysięcy. Taki stan utrzyma się także i w czasach późniejszych, kiedy to na przykład w 1901 roku samborska wspólnota łacińska obejmowała oprócz Sambora 15 wiosek i liczyła ponad 12 tysięcy osób. Po przeżytych w rodzinnych stronach uroczystościach prymicyjnych ksiądz Pelczar wyjechał do Sambora 18 sierpnia. Przejazd z Korczyny był utrudniony z powodu braku wielu mostów rzecznych, które pozrywała powódź. Dlatego jego podróż do placówki w Samborze trwała prawie dwa dni. Rozlokowawszy swoje skromne wyposażenie w wyznaczonym mu mieszkaniu, młody duchowny gorliwie przystąpił do nałożonych nań obowiązków. Jak sam wspomina, oprócz sprawowania sakramentalnej posługi w parafialnej świątyni, był także duszpastersko zaangażowany względem chorych, przebywających w dwóch miejscowych szpitalach oraz wobec odbywających karę więźniów. Podczas swojego wikariatu ksiądz Pelczar pracował także na polu pedagogicznym. Jak czytamy w jego zapiskach, podejmował katechizację dorastających parafian w kilku okolicznych szkołach, przemieszczając się do nich zarówno piechotą, jak i z pomocą wynajmowanych furmanek konnych. Zgodnie z późniejszym świadectwem księdza Pelczara, środowisko jego duszpasterskiego oddziaływania było społecznością rozmodloną. Na terenie parafii bowiem działało ponad 150 róż różańcowych oraz inne pobożne stowarzyszenia. Przyszły biskup wspomina także o kuszących sytuacjach ze strony młodych samborskich parafianek, które gotowe były rzucić mu swe serce pod nogi. Młody duchowny, jednak wierny kapłańskiemu powołaniu, żadnej z tych ofiar nie przyjął.
Aktywność duchownych była tak wielką, że dwóch samborskich wikarych, w tym sam neopresbiter, w lecie 1865 roku się rozchorowało. Jaka konkretnie była to dolegliwość, ksiądz Pelczar w zapiskach nie wyjawia i jednocześnie też nie odnotowuje swojego pobytu w szpitalu z powodu doznanego uszczerbku na zdrowiu. W późniejszym czasie, będąc wykładowcą w seminarium przemyskim, ksiądz profesor Pelczar przy marnym tamtejszym wikcie chorował na katar żołądka i kiszek, którego, jak pisał, jeszcze w Samborze się nabawił. Samborski wikariat księdza Pelczara był dla niego także czasem oczekiwanej perspektywy naukowej. Pragnienie studiów i chęć pobytu w Rzymie autor odnotował następująco. Wprawdzie ksiądz rektor Skwierzyński zapowiedział mi, że pójdę wkrótce na wyższe studia do Wiednia, ale zakład tamtejszy nie przypadał mi do smaku. Mnie ciągnęło miasto wieczne z jego świętościami i zakładami teologicznymi. Toteż, kiedy wyjechałem na krótki czas do Korczyny, wstąpiłem w Przemyślu do księdza Skwierczyńskiego i do księdza Ignacego Loboza, ojca duchownego, który życzliwie mnie popierał, by ich prosić o ułatwienie mi podróży do Rzymu, napisał ksiądz Pelcza. Samo wsparcie wpływowych przemyskich duchownych musiało być jednak oparte na solidnej bazie materialnej przyszłego studenta. Ksiądz Pelczar zatem, świadom ekonomicznej podstawy własnych pragnień, sam dwukrotnie zwrócił się listownie do ojca Piotra Semenenki, jednego z założycieli Zgromadzenia Księży Zmartwychwstania Jezusa, do której należą aktualni gospodarze samborskiej parafii, prosząc, aby ten wspomógł finansowo studyjny pobyt w Rzymie młodego duchownego. Ostatecznie oczekiwane stypendium zostało mu przyznane przez księdza Semenenkę w listopadzie 1865 roku. Rozradowany ksiądz Pelczar w drodze na ślub swojej siostry do Korczyny spotkał się w Przemyślu z biskupem ordynariuszem monastyrskim i uzyskał jego zgodę na wyższe studia teologiczne w wiecznym mieście. Wyjazd z Sambora został zaplanowany na poniedziałek 4 grudnia, dzień poświęcony liturgicznej czci świętej Barbary, umiłowanej patronki samborskiego ludu. Rozemocjonowany ksiądz Pelczar odprawił ostatnią mszę świętą przed wyjazdem, ze wzruszeniem pożegnał się z duchowieństwem oraz obecnymi wiernymi i o godzinie 10 opuścił drogi mu kościół i lud złoty wśród pomieszanych wrażeń smutku, tęsknoty i nadziei. Jest to jego cytat. Oprócz rzeczy osobistych zabrał ze sobą także kupione mu przez rodziców meble. Minie czas, a staną się one częścią wyposażenia jego biskupiego pałacu w Przemyślu. Droga przyszłego świętego wiodła wówczas z Sambora przez Biskowice z przystankiem w Wojutyczach, następnie przez Czyszki, Mirzyniec, Malchowice i Nechrybkę, by wieczorem osiągnąć swój cel w Przemyślu. Vale Samboria, z radością odnotował ksiądz Pelczar. Do widzenia, Samborszczyzno. Owa eksklamacja ziści się po niemal 3 latach pobytu poza ojczystym krajem. Punkt 2. Wikariat w Wojutyczach. Pomyślnie ukończywszy studia za granicą, ksiądz Pelczar wrócił do ojczyzny w 1868 roku jako podwójny doktor z teologii i prawa kanonicznego. 26 kwietnia tegoż roku podczas wizyty u biskupa ordynariusza został mianowany jego kapelanem, ale przez następne tygodnie korzystał jeszcze z możliwości pobytu w rodzinnych stronach, gdzie też niestety doświadczył uciążliwości niejednej choroby. Po powrocie do Przemyśla 20 czerwca
Dowiedział się jednak, że nie ma dla niego żadnej posady. Wobec tego duchowny poprosił biskupa o jakąkolwiek placówkę duszpasterską. W odpowiedzi biskup ordynariusz przedstawił księdzu Pelczarowi konkretne parafie do wyboru, ten zaś wybrał Wojutycze. Stało się tak być może dlatego, że miejscowość ta znajdowała się blisko Sambora i teren był mu znany. Nie był to awans, którego należałoby oczekiwać po powrocie ze studiów, ale przynajmniej otrzymał jakieś stabilne zajęcie kapłańskie. Wojutycze były miejscowością wiejską, zmurowanym kościołem parafialnym pod wezwaniem świętej Katarzyny Egipskiej z 1743 roku. Łacińska parafia istniała w tej miejscowości już w 1484 roku. Dla uczonego duchownego były to istne peryferie kościelnego życia diecezji. Nie tyle w sensie geograficznym, ale w rozumieniu niskiego poziomu życia religijnego i pobożności tamtejszych wiernych. Osobiste rzeczy księdza Pelczara zawiózł do Wojutycz jego brat Jan w sobotę 11 lipca 1868 roku. On sam udał się tam w poniedziałek. Podjęcie duszpasterskich obowiązków wojutyckiej parafii, absolwent studiów rzymskich i duplex doktor Pelczar odnotował następująco. Zaczyna się nowe stadium życia. Niby to parafialne, a więcej jednak umysłowe, bo parafia nieliczna, przy tym od kościoła i spowiedzi stroniąca, niewiele czasu zabiera. Oddaje się całkiem poznaniu życia wewnętrznego, skąd wiele światła i pociech odnoszę. Koniec cytatu. Z Wojutycz do Sambora jest nieco ponad 10 kilometrów. Dlatego po rozlokowaniu się na nowej placówce przyszły biskup chętnie udawał się do pierwszej swojej parafii. Tam też w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wygłosił kazanie i udzielił obecnym błogosławieństwa apostolskiego od papieża Piusa IX. Swój wikariat w Wojutyczach uczony kapłan opisał następującymi słowami. Pracy pasterskiej było mało, bo lud leniwy i ciemny nie chodził chętnie do kościoła i raz tylko w roku przystępował do sakramentów świętych. Trzeba było budować od fundamentów, czym według sił pomagałem księdzu dziekanowi Grossowi. Sam biedny, dzielił się tenże ze mną łyżką skromnej strawy, napisał wojutycki wikary. Podczas pobytu w Wojutyczach ksiądz Pelczar doznał wypadku drogowego. Wydarzyło się to, gdy wracając wieczorem na plebanię, wywrócił się wraz z wozem, wskutek czego otrzymał zranienia na twarzy. W swoich zapiskach ksiądz Pelczar wyznał, że wojutycki etap jego życia nie należał do łatwych. Owszem, nie brakowało mu czasu na osobiste studium teologiczne, na lekturę poważnych dzieł religijnych. Jednakże brak możliwości zaangażowania dydaktycznego na poziomie diecezji przynosił chwilę goryczy. Przyszły biskup napisał, że wówczas odezwała się w nim tęsknota za życiem zakonnym, jako też chęć pogłębienia nauki Pisma Świętego. Wtedy również powziął myśl o systematycznym opracowaniu swoich refleksji na temat duchowego życia duchownych, które po latach zostaną wydane jako ascetyka kaplańska. Wobec braku otrzymania poważniejszych wyzwań od władzy diecezjalnej pod koniec tegoż 1868 roku ksiądz Pelczar zwrócił się z prośbą do swojego biskupa o pozwolenie na czasowy wyjazd za granicę. Zgody takiej jednak nie uzyskał. I jak to sam skomentował, ksiądz biskup nie pozwolił, przeczuwając snadź, że już bym nie wrócił do diecezji,
ale może poszedł na misję. Odczuwane rozżalenie młodego duchownego nieco się złagodziło, kiedy ordynariusz diecezji kazał mu opuścić Wojutycze i w styczniu 1869 roku ponownie objąć obowiązki wikariusza tu w parafii w Samborze. Punkt trzeci. Duszpasterzowanie w Samborze po raz drugi. Niespodziewane wtórne posługiwanie księdza Apelczara w samborskiej parafii wynikało z faktu zaistnienia tu wakatu wikariuszowskiego, gdyż jednego z tutejszych duszpasterzy władze diecezjalne wysłali na studia wyższe do Wiednia. Przyszły biskup Przemyski zapamiętał trwające 9 miesięcy ponowne duszpasterzowanie w Samborze w taki sposób. Na drugi zawód pracowałem w Samborze z całym wytężeniem sił już znacznie osłabionych. Także w tym zdrowie znacznie ucierpiało. Niektórym się zdawało, że przesadzam i fanatyzuję, bo były to czasy, gdzie liberalizm nawet u nas brał górę. Chcąc przyjść w pomoc klasie najbiedniejszej i bardzo opuszczonej, założyłem przy Bożej pomocy, a nie bez wielu trudów i utrapień, Towarzystwo Pań Świętego Wincentego a Paulo, które dotąd istnieje. W Wielkim Poście miewałem kazania pasyjne, w maju codzienne nauki o życiu duchownym na tle życia Najświętszej Marii Panny. Później kazania o Najświętszej Marii Pannie, ambona i konfesjonal i szkoła pochłaniały wszystek mój wolny czas. Tak pisze ksiądz Pelczar. Powtórne pełnienie obowiązku wikariusza w Samborze ustało wraz z nominacją księdza doktora Pelczara na stanowisko prefekta seminarium duchownego w Przemyślu, co miało miejsce w październiku 1869 roku. Nawiedzając dzisiaj Kościół Samborski, jest rzeczą niemożliwą wskazanie materialnych śladów posługiwania naszego świętego, chociażby miejsca jego konfesjonału. Jest to spowodowane tym, że ksiądz Jan Dornwald, przed laty katecheta oraz prymicyjny kaznodzieja neopresbitera Pelczara, jako późniejszy proboszcz parafii w Samborze, w 1888 roku dokonał gruntownego remontu kościoła parafialnego. Wówczas odmalowano wnętrze świątyni, postawiono nowe ołtarze, ambony, organy, nowe okna w prezbiterium i odnowiono całe wnętrze. Wikariusz Pelczar pozostawił więc po sobie nie tyle widzialne znaki obecności, ile raczej owoce, wznosząc pomnik trwalszy od spiżu. Jest to cytat Horacjusza. Punkt czwarty. Ponadczasowa emanacja świętości. Epizodyczny charakter bezpośredniej pracy duszpasterskiej księdza Pelczara posiadał dwa etapy jego posługiwania. Pierwszy, początkowy, wyłącznie samborski, był okresem jego pierwotnej gorliwości i nieukrywanej chęci dalszej edukacji w wiecznym mieście. Drugi etap obejmował zaś czas pobytu na parafii w Wojutyczach oraz okres wtórno-samborski, gdzie widzimy księdza Pelczara jako męża pokory i posłuszeństwa, który pomimo niedowartościowania z oddaniem spełniał zlecone mu obowiązki. Nominacja do pracy w parafii otrzymana tuż po święceniach była dla przemyskiego neopresbitera pomyślnym startem w posługę duszpasterską, która zaowocowała w dalszej praktyce pastoralnej, jak i na niwie naukowej. Z kolei mandat biskupi, zlecający rzymskiemu absolwentowi wyłącznie duszpasterstwo czynne, sytuuje księdza Pelczara jako ufającego wyrokom Bożym i decyzji przełożonych. Jakkolwiek obydwa pastoralne etapy młodego księdza Pelczara wywarły trwały ślad na jego bogatej osobowości,
Słusznym jednak pozostaje stwierdzenie, że to właśnie kilkunastomiesięczny okres po powrocie z rzymskich studiów w nowy sposób kształtował świętość przyszłego biskupa, a obraz Wojutycz i biedy, złączony z własnym cierpieniem, utrwalił się w sercu przyszłego świętego. Wrażliwość na potrzebujących wyniesiona jeszcze z dzieciństwa, a spotęgowana bezpośrednim zaangażowaniem duszpasterskim na rzecz ubogich, zmotywowała księdza Pelczara do założenia w 1894 roku przy współpracy z matką Klarą Ludwiką Szczęsną, dziś błogosławioną, Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ksiądz Pelczar nigdy nie ukrywał swoich naukowych ambicji. Twierdził on, wolno starać się o stanowisko, urząd, godność, byle kierować się dobrą pobudką, mieć potrzebne uzdolnienie, używać środków godziwych i iść raczej za wolą starszych lub inną wskazówką Bożą niż za własnym zachceniem, napisał w swoich rozmyślaniach. Jego osobiste postępowanie, zwłaszcza w oczekiwaniu na studia zagraniczne, a potem na posadę wykładowcy, było niezaprzeczalną ilustracją przytoczonego wskazania. Ksiądz Pelczar nie próbował samodzielnie wytyczać sobie drogi życia w Kościele. Nie szedł przed Panem, lecz z oddaniem kroczył za Mistrzem, owocnie posiłkując się Jego łaską. W swojej ascetyce kaplańskiej późniejszy święty napisał niemały passus o posłuszeństwie dla władzy duchownej. Przestrzegał też kapłanów, aby wobec życiowych trudności nie mówili słów ubliżających opatrzności Bożej lub władzy kościelnej oraz unikali pychy i samowoli, co prowadzi do buntu przeciw Kościołowi. W postawie świętego Józefa Sebastiana Pelczara można dostrzec wyraźnie naśladowanie apostołów, którzy umacniali uczniów i utwierdzali ich wiarę, by się nie zachwiali i nie zwątpili, zwłaszcza gdy przyjdą prześladowania i trudności. Nasz święty niewątpliwie sam doświadczył wiele strapień i udręk, łacińskie tribulaciones, którego nie zalamali, lecz stali się tyglem doświadczenia, po którym nastąpił czas dóbr wielkich, przede wszystkim w rozumieniu chwały świętości. Pouczenia zawarte w ascetyce kaplańskiej nie są więc jedynie teoretycznym wywodem opartym na zdobytej wiedzy teologicznej, lecz wynikają z osobistego doświadczenia autora, który w swoich życiowych trudnościach był posłuszny władzy duchownej, ufając boskiej opatrzności. Patrząc z perspektywy czasu, można stwierdzić, że biskup Pelczar w drodze do nieba miał swój wojutycko-samborski etap duchowego strapienia. Tak zapewne jest u każdego świętego, że przeżył w życiu swoje, nazwijmy to umownie, a zarazem dosadnie, publiczne upokorzenie losu. Czy to w odniesieniu do miejsca, czy też w sensie relacji personalnych. W o wiele drastyczniejszy sposób owa humiliacja miała miejsce w życiu innych świętych. Niekiedy była ona krzycząco ostrą, była wręcz osobowym zbrukaniem, nacechowanym cierpieniem skrzywdzonych pragnień. Zawsze jednak owe doświadczenia życia stanowiły szczególny punkt odniesienia w porównaniu z przyszłą chwalą ołtarzy. Tak było na przykład u świętego arcybiskupa Zygmunta Felińskiego, który w drodze do nieba przez ostatnie lata życia mężnie trwał w dalekiej od Warszawy dźwignaczce. Tak było u błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który heroicznie przecierpiał poniewierkę kilkuletniego internowania.
Tak było u świętej siostry Faustyny Kowalskiej, która cierpliwie znosiła upokorzenia zakonne. Tak było w życiu kandydata na ołtarze biskupa Jana Olszańskiego z Kamieńca Podolskiego, co przez 2 lata miał zakaz publicznych celebracji i musiał uczestniczyć w modlitewnym zgromadzeniu parafian in modo laicorum. Licznych upokorzeń doznała także patronka dnia dzisiejszego, święta Katarzyna ze Sieny. Jej oddanie Chrystusowi oraz wierność powołaniu nie wszystkim się podobało. Pod naciskiem opinii została wezwana przed Trybunał Inkwizycji do Florencji, który ostatecznie uwolnił ją od zarzutów. Do nieba prowadzi brama ciasna i wąska, droga nauczył nas Pan Jezus. I sam ksiądz Pelczar napisał o świętych, że tak wielce ufali Bogu i tak silną mieli nadzieję, że nawet wśród najsroższych udręczeń i największego opuszczenia wolali, by mnie też Bóg zabił, w Nim ufać będę. I zakończenie. Duchowni oraz osoby życia konsekrowanego w swoich systematycznych modlitwach odmawiają m.in. psalm 37, w którym znajdują się takie słowa. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu, on sam będzie działał. Revela Domino viam tuam et spera in eo et ipse faciet. Psalmista przekonuje orantów, że doświadczenie trudności życiowych jest środkiem zbliżenia się człowieka do Boga. Ten biblijny tekst był też kapłańską modlitwą młodego księdza Pelczara, doświadczonego zwłaszcza po powrocie ze studiów odbytych w Caput Mundi. Z pewnością obecny w psalmie apel o ufność i poddanie się projektom opatrzności jest niczym innym jak oddaniem Bogu własnego losu, łącznie z własnymi planami i oczekiwaniami. Tak właśnie uczynił dojrzewający do świętości samborski i wojutycki wikariusz. Patrząc z perspektywy czasu, na kanwie całego życiorysu świętego Józefa Sebastiana stwierdzamy wyraźnie, że Pan Bóg daje człowiekowi zawsze więcej. Więcej, obficiej, bardziej niż on sam się spodziewa czy oczekuje. Ze swej obfitości Bóg udziela proszącym miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą. Pan Bóg szczodrze obdarzył darami kapłana i biskupa Pelczara za jego życia, ale też nie szczędził łask po jego śmierci, wypraszanych za jego wstawiennictwem. W tym względzie ograniczę się do przedstawienia jeszcze tylko jednej obserwacji, którą można powiązać z osobą naszego świętego. Otóż po zmianie granic państwowych w 1945 roku 1/3 terytorium diecezji przemyskiej została pod rządami Sowietów. Było to 70 kościołów parafialnych i około 100 dojazdowych. Wskutek panujących represji ogromnej większości świątyń odebrano ich kultyczną godność. Skutecznie też pozbywano się pracujących w nich rzymskokatolickich duchownych. Ostatecznie w zabranej południowo-wschodniej części diecezji przemyskiej przez długie lata funkcjonowało jedynie 5 kościołów w miejscowościach Sambor, Mościska, Nowe Miasto, Dobromil i Pnikut. W 4 z nich odbywał się stały kult pod przewodem kaplana. Wierni, którzy zostali po tej stronie granicy, biorąc pod uwagę lokalizację czynnych łacińskich świątyń, mieli możliwość dotarcia do duchownego i otrzymania świętych sakramentów. Czy z perspektywy czasowej taki stan rzeczy nie powinien być również uznany za niebiańską zasługę dawnego tutejszego duszpasterza i rządcy diecezji? Pan Bóg jest i będzie zawsze silniejszy niż ludzkie sprzeciwy
i rzucane pod nogi kłody. Niech nasz wielki orędownik przed Bogiem, święty Józef Sebastian Pelczar i nadal emanuje na Kościół swoją świętością i uczy nas owocnego sposobu uskuteczniania Jezusowej Ewangelii. Dziękuję.